Cześć wszystkim, z tej strony Kasia. Zgodnie z obietnicą zaproszę Was na taki tutorial, w którym wykonamy sobie album z kolekcji P13. Jest to moja jedna z ulubionych ich kolekcji. Robiłam już album z tej kolekcji. Zdziwilibyście się, bo ślubny. Ale nie taki, wiecie, na zdjęcia ze ślubu, tylko taki raczej pamiątkowy. Bardzo fajna kolekcja. Kolorystyka, jak widzicie, brązowa, granaty, trochę bieli i czerni. Dlatego zdecydowałam się, że baza będzie czarna. Trochę beżów. I bardzo fajne, stylowe elementy do wycinania. Jest też trochę naklejek, ale o tym będę też mówiła w trakcie tutorialu i później. Dodatkowo wykorzystamy sobie moduły ze scrapcesoriów. Chciałam Was właśnie zainspirować pewnymi rozwiązaniami w albumach. Nie tylko takimi właśnie związanymi z folią, ale też właśnie z tymi gotowymi ze sklepu scrapcesoria. W tej części bardzo bym chciała pokazać Wam, jak zrobiłam właśnie okładkę. W tej części właściwie powstanie ta okładka. Ona jest obłożona washpapą, taką w kolorze brązu. Chciałam ją tak mniej więcej dopasować do kolorystyki tej kolekcji. Myślę, że ten kolor jest w porządku. Nie jest to takie proste, bo jak wiecie, washpapa jest dosyć grubym materiałem, ale myślę, że wyszło całkiem sprawnie, zobaczcie, całkiem spoko. Zrobimy sobie też hidden hinge troszeczkę inną metodą niż zazwyczaj robię. Tutaj zrobiłam takie troszeczkę dłuższe te skrzydełka, ale mogą być. Będą cztery karty. Będą tutaj cztery karty. Ja sobie już przycięłam z kolekcji dwa takie prostokąty, które będą właśnie tutaj po wewnętrznej stronie tej okładki. I oczywiście będą tutaj wklejone. Być może zrobimy, ja jeszcze się zastanowię, okleimy okładkę, zobaczę. Na pewno skorzystamy z modułów akcesoriowych, o których w dalszej części filmu będę mówiła Wam, jak zrobimy, wykonamy tą okładkę. Będę mówiła, co zaplanowałam, jakie elementy i jakie rozwiązania. Natomiast będę też mówiła już o samych różnych modułach akcesoriowych, bardzo fajnych, tych prostych i tych trudniejszych do wykonania. No i oczywiście wszelkiego rodzaju cudowności, które proponuje nam Zuza, dodatki, które możemy użyć. To też będę szczegółowo omawiała w dalszej części filmu, jak już wykonamy sobie właśnie tą okładkę. Poznacie wspaniałe rzeczy. Jeżeli ktoś tak bardzo lubi robić albumy jak ja uwielbiam po prostu. Najbardziej chyba ze wszystkich form scrapu to lubię albumy, więc to wszystko, co tu mam w tym plastikowym pojemniczku, to jest naprawdę coś super, co każdej właśnie albumistce, że tak powiem, się na pewno spodoba, na pewno się przyda i na pewno wykorzysta, co też zamierzam zrobić właśnie w tym albumie z kolekcji Soul Matte. Także zabieramy się do pracy. Thank you.
do takiego etapu w naszym albumie. Wcześniej sobie, znaczy dobrnęliśmy do etapu, w którym mamy obłożoną okładkę wash papo takim w kolorze takiego brązu czekoladowego. Mamy hidden zamontowany troszeczkę w inny sposób niż tradycyjny. Ja sobie już tutaj przycięłam papier skrapowy, który będziemy tutaj wklejać w kolejnym etapie. I jeszcze się zastanawiam, czy będziemy oklejać tą wash papę, czy może zostawię ją taką, bo ona bardzo fajna jest. Przypominam, że robimy z kolekcji z piątku 13 Soulmate. To jest taka kolekcja, widzicie, taka no, bardzo uniwersalna, bardzo ją lubię. To jest taki brązy, trochę granatów, bieli, takich beżów fajnych i fajne elementy do wycinania, także trochę sobie tu poozdabiamy. No i mamy tutaj te cztery strony, które zaplanowaliśmy sobie do naszego albumu. I oczywiście mamy tutaj wykorzystanie modułów skrapcesoriowych. Ja tutaj za chwilkę będę troszkę o nich opowiadać, ale pokażę Wam na przykładzie elementów jasnych, bo będzie chyba lepiej to widoczne na filmie. I jeszcze troszkę poopowiadam o takich akcesoriach, które dodatkowo możecie sobie też wykorzystać w albumie. Rewelacyjne są właśnie chociażby te taby. Bardzo ułatwiają sprawę, czyli macie jakąś matę na przykład, to mogą być trzy madełka do maty wyciągania, to mogą fajne zakładki, ja takie zakładki też sobie tu wykorzystam, na przykład na kieszenie albo na jakiś fajny napis, no w różny sposób. Widzieliście to też wykorzystane w moim diary boksie. Kto nie widział, to zapraszam do obejrzenia tego filmu, tam macie bardzo dużo takich. Oczywiście zawsze w skrapcesoriach macie bazy w czterech kolorach, czarnym, ekri i takim kraftowym, bo ja mam tutaj już dla Was przygotowany kolejny album, tym razem z okładką skajkową. Tutaj będziemy sobie elementy takie no kraftowe wykorzystywać, także w tych modułach skrapcesoriowych mamy właśnie takie kolorki. Czwarty to chyba jest kolor biały, o ile się nie mylę. Także widzicie, że łatwiej to pokazać właśnie na jakimś jaśniejszym kolorku. Także za chwilę będziemy to sobie wszystko omawiać. Ja Wam tak na szybko pokażę tylko, co zaplanowałam sobie modułowo w tym naszym albumie z kolekcji P13. Tutaj mamy, ja nie wiem, czy ja to jakoś tak nazwę, jak to jest u Zuzy na stronie do kupienia, ale postaram się. Tutaj mamy kieszonkę z okienkiem, będzie tu folia jeszcze oczywiście, bo to będzie, to się nazywa kieszonka. Dla mnie osobiście jest to po prostu bardzo fajna ramka na zdjęcie, którą można wmontować w swoją kartę jako otwierana karta. Oczywiście wszystko zależy od tego, jakie macie wielkość albumu, albo jako taka otwierana klapka lub po prostu no, taka kieszonka z folią, do której coś sobie tam wsadzicie, ale ja widzę tutaj przeznaczenie głównie na zdjęcie i oczywiście jak najbardziej może być tu mata właśnie z tym trzymadełkiem eleganckim w formie taga, że wysuwamy sobie zdjęcie, wsadzamy inne albo po prostu sobie tam wkładamy. U mnie to będzie właśnie taka klapka, dlatego że ten moduł można sobie tutaj za pomocą tego zawiasu tutaj zamontować ładnie. Oczywiście tu naklejemy sobie papier skrapowy, więc nic nie będzie widać. Będzie to zamykanie, jeszcze nie wiem, czy na magnes, czy może na któreś z tych akcesoriów, o które Wam tu zaraz powiem. Więc przypinam, bo to będzie nasza pierwsza strona. Druga strona to będzie również taka fajna kieszonka, która jest w modułach skrapcesoriowych. One wszystkie mają, słuchajcie, różne wymiary. Różne wymiary są tych kieszonek.
To ja Wam zaraz pokażę. Ja tylko najpierw omówię, co tutaj zaplanowałam. Tu będzie oczywiście jeszcze folia. Do tego będzie fajna kieszonka, gdzie będzie widać wszystko, co tutaj sobie powkładamy. To będzie nasza pierwsza i druga strona. Na trzeciej stronie będzie taki wodospad, który będzie zapinany na kółko ćwiek z jednej i z drugiej strony. Tu będzie jeszcze taka mała mata na zdjęcia. Ja mam tutaj, nie wiem czy to będzie widać, wykrojnikami wykrojone takie taby też po kolei, żeby troszeczkę to pasowało do tych, które tutaj sobie będziemy umieszczać. Na tych tabach możecie sobie zrobić białe jakieś takie wklejki lub tak jak ja będę robiła, użyć naklejek z P13. Ja oczywiście mam niektóre zużyte, bo już raz robiłam album z tej kolekcji. Bardzo fajne do tej kolekcji są dodatki, także polecam Wam serdecznie, bo można też zrobić album w stylu męski, ale ja naprawdę zrobiłam album w zasadzie ślubny, wyobraźcie sobie, ale można, więc polecam te dodatki, tutaj już sporo użyłam ich, ale jeszcze coś mi tam zostało, więc na pewno wykorzystam. Albo po prostu zostawić białe miejsca i sobie na przykład pisać tam daty, na których zrobiliście to zdjęcie, czy miejscowość, w którym byliście i tak dalej. Więc tu będzie taki fajny wodospad na zapięcie, tak jak mówiłam, kółko ćwiek, też macie, widzicie, tak jest, w czterech kolorach, kraftowy, czarny, biały i taki ekwi. Kolejne strony, czyli czwarta i piąta, to będą takie bardzo fajne moduły, moduły rozkładane, które będziemy montować właśnie jako takie otwierane tutaj klapki. Jeszcze zobaczymy, czy tutaj na środku tak, czy na bokach, zobaczę. Bardzo fajny moduł, taki rozkładany, widzicie, to jest taka kieszonka jakby podwójna, która ma tutaj taki zawias, na którym możecie montować jako otwieranie. I ma tak tu kieszeń, tak? Otwieramy i ma tu kieszeń. I oczywiście możecie sobie to też tak zamontować. Ja tu tak sobie pomyślałam, że tu do karty, tak? Tutaj robicie na przykład, odcinacie to, robicie na magnes otwierane maty na zdjęcia, a tutaj kieszonka, tak? Niekoniecznie musi to być połączone, ale zazwyczaj jest. Można to też zamontować w ten sposób i otwierać na magnes. No, różne są możliwości, naprawdę. Te moduły możecie składać na różne sposoby. W ten sposób, żeby była otwierana z drugiej strony, albo w ten sposób, żeby była otwierana z tej strony, także można trochę pokombinować z tymi modułami, bardzo fajne są możliwości. Kolejne dwie strony, tutaj będzie takie moje nowe rozwiązanie z użyciem tych dwóch modułów. To są po prostu kieszenie, a ja Wam pokażę, jak przekształcić troszeczkę takie małe kieszonki, jak... Tutaj możemy oczywiście coś wsadzić i będziemy wkładać. Tu będzie element też z folii. A tu zrobimy sobie taką matę na zawiasie i to będzie posłuży nam jako zawias. Także zobaczymy, jak nam to w późniejszych tych tutorialach wyjdzie. Tu będzie kolejna strona i to jest strona siódma. Na tej stronce będzie wodospad taki ukryty. Ale dla mnie ukryty jest to taki, który ja zawsze robię, czyli z modułów takich kieszeniowych, takich zwykłych, czekajcie, poszukam, czy ja jeszcze mam, widzicie, są takie moduły, gdzie macie po prostu taką matę z bigowaniem z jednej albo tak z drugiej, tak, to może nam służyć jako po prostu klapki, albo maty na zdjęcia, albo jeden z modułów do zrobienia wodospadu. Różne są możliwości. I oczywiście jak macie mniejsze lub większe albumy, można sobie przeciąć i macie już dwie mniejsze. I ja tak zrobiłam właśnie. Zmniejszyłam sobie to, żeby mi pasowało do wielkości mojego albumu. I w ten sposób powstanie po prostu tutaj taki wodospad. Zaraz Wam pokażę. Tak, tu mam dwie zbigowane podwójnie. Widzicie?
i on będzie się w ten sposób zamykał. W środku będą trzy miejsca na zdjęcia, a będzie się otwierał w ten sposób, tak? Tak. O. O. Także zamykany prawdopodobnie na magnes, chyba że zmienię zdanie i zrobimy sobie jakieś tutaj dodatki. I ostatnia strona to znowu będzie taka otwierana klapka z możliwością wsadzenia tutaj zdjęcia. I teraz jeszcze się zastanowię, w którą stronę będzie otwierana. To będzie taka moja propozycja tych modułów do wykorzystania w tym albumie, który będziemy robić w trakcie tego tutorialu. Natomiast jeżeli chodzi o te dodatki, to tutaj mamy zapięcie kółko ćwiek, które będziemy wykorzystywać. Tutaj mamy zapięcia velcro, czyli to są takie małe rzepki, takie okrągłe. Bardzo fajna sprawa, zwłaszcza jak się ma właśnie czarną matę, prawda? To w ogóle tego nie będzie widać. Co my tu jeszcze mamy? Mamy fajne agraweczki małe, które też możemy wykorzystać i też są czarne, także jak najbardziej będą pasowały. Tutaj mamy już gotowe zestawy. Zobaczcie, jak Zuza ładnie to wszystko pakuje, wysyła, oznacza swoimi naklejkami cudownymi. Wszystko mamy ślicznie zapakowane. To jest zapięcie, też kółko ćwiek, sznurek. Widzicie, macie wszystko dopasowane, ekri, sznurek do ekri, bazy, jeżeli chodzi o kółeczko, szary do szarego, w sensie kraftowego, i mamy też w tym kolorze fajne ćwieki dopasowane. Tutaj mamy zapięcie wskazówkowe, plastikowe, to jest transparentne, przezroczyste, i mamy tutaj jeszcze czarne. I ja, jeżeli użyję, to na pewno będą to właśnie te czarne, bo one nam będą tu najbardziej pasowały i będą też mało widoczne. A dla mnie po prostu to też jest dosyć istotne. Dobra, mówiłam o zapięcie velcro, mamy też w wersji białej, czyli takie fajne małe rzepki okrągłe. Tak. I mamy też, słuchajcie, takie zapięcia na kółeczko. Nie na kółeczko, tylko zapięcia na wskazówki, tak? Mamy też z tekturki. Jeżeli ktoś by chciał sobie w odpowiednim kolorze wyembosować na przykład, albo jakąś pastą, albo farbą przejechać, albo na przykład woli w takim kolorze naturalnym drewna, bo ma elementy na przykład w albumie takie, to jak najbardziej też znajdziecie w sklepcesoriach. Mamy też oczywiście kółeczka wzmacniające. Te są do zapięć kółka ćwiek. Możecie sobie zrobić albo takie z papieru, albo takie z tekturki. A to są takie kółeczka, które ja czasem wykorzystuję też na tagi do wzmocnienia tych dziurek. Tam, gdzie dajemy wstążeczkę. Tutaj widzicie, już korzystałam. Także mamy taką propozycję. I jeszcze mamy też bardzo fajne narożniki. Oczywiście to jest ta część tutaj, które możemy sobie użyć na przykład jako element dekoracyjny do zdjęć już wklejonych w album. Także być może sobie z tego też skorzystamy. Jest po prostu wspaniały wybór buteleczek, który ja uwielbiam i na pewno będę z tego korzystała. No, chciałabym też tu, ale zobaczymy, jak nam wyjdzie ten grzbiet, bo mam pewien pomysł na zamontowanie wisiora. Tych wszystkich wiszących elementów, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, czy uda mi się po prostu zrobić w tej buteleczce to, co chcę zrobić. Także małe, wielkie, duże, całkiem jakie chcecie do wyboru, macie tam wszystkie akcesoria, oczywiście wszelkiego rodzaju narożniki, które też będą w naszym tutaj albumie, w różnych kolorach, wielkościach, jakie tam chcecie. Tutaj mamy też bobinki, możecie użyć jako tagi, możecie użyć jako oczywiście miejsce na zamontowane tasiemki. A jeżeli mówimy o tasiemkach, to mamy tutaj bardzo fajne wykończenie tasiemek, czyli takie końcóweczki, które sobie
Nie wiem, nie mam tutaj może o, taką jakąś. Mamy tutaj na przykład taką tasiemkę i nie chcemy, nie wiemy jak ją wykończyć, a takie bardzo ładne wykończenie może być. No to sobie ją tutaj zaklejamy. I mamy takie oto kółeczko, bardzo fajne. To bardzo fajnie wygląda, jak już zawiążemy sobie na albumie taką kokardkę. I również mamy to w czterech kolorach do wyboru. I tu mam tak pięknie zapakowane wstążeczki. Nie chcę tego za bardzo zniszczyć. W ogóle średnio chciałam to odpakowywać, bo to tak pięknie wszystko popakowała Zuzia, że aż żal było naprawdę. No ale widzicie, no jak trzeba, to trzeba. No, o, i tu macie pokazane, jak ładnie można wykorzystać bobinkę, a przepiękna wstążeczka, taka bawełniana, śliczna, w nutki. Może sobie ją też wykorzystamy, bo myślę, że będzie troszkę pasować do tej naszej kolekcji. Zobaczymy. Bardzo ładne. Także oczywiście mnóstwo jest tych wstążeczek tam. Zajrzyjcie sobie na stronę w sklepie Sorów. Tam macie spory wybór. Pojawiły się też również papiery skrapowe z różnych kolekcji. Mintajowskie na przykład, bardzo fajne. Także zapraszam Was na stronę. Tu mamy drugą, śliczną, delikatną w motylki, też bawełniana, bardzo fajna wstążeczka. Może nawet ta bardziej, bo tutaj mamy takie ćmy. Także sobie zobaczymy, jak nam to tam w praktyce wyjdzie. I co jeszcze tutaj? Tu są te bobinki. Tutaj mamy jeszcze takie wzmocnienie do zagięć. Ja jeszcze go nie używałam, ale uważam, że to jest bardzo fajne, fajny materiał właśnie na zabezpieczenie grzbietów w albumie. Także być może przy tym następnym będziemy z tego korzystać. To jest oczywiście tyłek, jakby ktoś pytał. Dobrze, a teraz przejdziemy do samych modułów w skrapce Sorium. Samych modułów mamy bardzo duży wybór. Słuchajcie, już pomijam fakt, że każdy jest w czterech kolorach, tak jak mówiłam, czarny, kraftowy, biały, akurat nie mam tutaj, i ekri. To zacznę może od tych najbardziej prostych, które najczęściej wykorzystujemy właśnie w albumach. I to są wszelkiego rodzaju belly bandy i różne takie zakładki. Widzicie, że mają tutaj specjalne bigowania, tak żeby nam już ułatwić całą sprawę, czyli wklejamy sobie do albumu, zaginamy, tak? Wklejamy do albumu i mamy gotowy belly band. Te belly bandy są, jak widzicie, w różnych rozmiarach i szerokościach. O, to będzie tu widać. Oczywiście na stronie u Zuzy w sklepsesoriach macie podane wymiary dokładne. Tu Wam tak mniej więcej powiem, że te mają 4,2 na 17,5 na przykład. Te są szersze, mają 5 na około 15,5. A te są chyba tak samo węższe, jeszcze 4 na 15,5. Także do takich mniejszych czy większych albumów jak najbardziej. Oczywiście możecie sobie równie dobrze to i przeciąć na pół, zbigować tylko i macie dwa takie wkłady, prawda? Kombinacji jest wiele. To są proste elementy. Prostym elementem dla mnie jest też taka, o, taka klapka. Ja nie wiem, czy ja to dobrze nazywam. Tam pewno na sklepie, sklepcesoria.pl będziecie mieli wszystkie te nazwy, może troszeczkę inaczej. Zobaczcie, wszelkiego rodzaju matki, klapki, tak, które mają tutaj bigowania. O, może tak będzie lepiej. Mamy tutaj z tych oczywiście modułów, możemy już od razu zrobić sobie wodospad lub po prostu użyć jako otwieranie i zastosować którykolwiek z skrapcesoriów takich zapięć, rozwiązań, które proponowane są też w sklepie. Mamy tutaj jeszcze mniejsze matki, w zależności od tego, jak duży mamy album, tak?
To oczywiście niekoniecznie musi służyć jako mata na zdjęcie, to może służyć jako zapięcie, jako taka mata, na której zamontujemy na przykład kółko ćwiek, prawda? I sobie w ten sposób zrobimy, o, bardzo fajne zapięcie. Nie szkodzi, że to nie jest równe, bo tym lepiej właśnie, albo tak otwierane, albo na boki otwierane, albo dwie takie same też oczywiście można w ten sposób. Więc to są takie proste elementy, tak? Mamy, zobaczcie, maty w takim kształcie, czyli tak możemy zrobić wodospad, albo tak otwieranie, czy w tą stronę, w zależności od tego, co chcemy uzyskać, tak? To mogą być również, to też mogą być zapięcia, prawda? Bo to wszystko jest otwierane. Tu są oczywiście jeszcze mniejsze te elementy z takimi bigowaniami przygotowanymi, takie kwadraciki, gdzie mamy to. I tu są te najprostsze takie właśnie maty, które mogą być klapkami. Tu mają zawiasy, na których montujemy je do albumu. Tak jak mówię, można sobie je to równie dobrze przeciąć na pół i mieć dostosowane, tak jak ja miałam, do wielkości mojego albumu. To są te proste, bardzo proste moduły, te takie podstawowe. Ja to mam tutaj w kolorze czarnym i ja nie wiem po prostu, czy na filmie będzie widać te bigowania, żeby Wam pokazać, ale jak widzicie, mamy tutaj też te belibendy, tak, różnej wielkości. Ja sobie też je przecinałam, bo zmniejszałam na przykład. I przechodzimy do troszeczkę bardziej zaawansowanych, czyli kieszeni, które też bardzo lubimy w albumach, jak występują. Bardzo często stosujemy. I mamy tutaj taką dużą kieszeń. Duża kieszeń, która ma szerokość, już Wam mówię. Duża kieszeń ma szerokość 15,5. Tak, tutaj też jest ta duża. Oczywiście zobaczcie, macie wszystko zabigowane. Macie już ścięte rogi. Wystarczy teraz tylko zagiąć. Tak, mam gotowy moduł. Zagiąć, wkleić. Wklejamy kieszeń. Mamy gotową kieszeń. Tu możemy, tak ją zamontować. Będziemy sobie wkładać maty zdjęcia z tej strony lub z tej strony. Też można. Także ja Wam pokażę jeszcze trochę inny sposób wykorzystania tych, tylko że innej wielkości tych kieszonek. Po prostu wymyśliłam sobie, że nie wszystko musi mieć takie oczywiste zastosowanie. Tutaj mamy kieszonki takie po skosie, bardzo mi się podobają, bardzo. Kojarzą mi się właśnie z takimi kieszonkami w travel żurnalach i bardzo to lubię. Takie elementy. Mamy większą i mniejszą, zauważyliście? I znowu, wszędzie mamy bigowanie, mamy ścięte po skosie. I sobie już tu zaginamy. Tak? Mamy gotową kieszonkę, w której możemy przechowywać pamiątki, bilety, tagi, mniejsze zdjęcia w albumie, tak? Możemy sobie ją tak zamontować, albo wygiąć te zawiasy w drugą stronę, niekoniecznie przeznaczoną tym, no generalnie kto nie jest tam wtajemniczony, to nawet nie będzie o tym wiedział. I mamy dwie kieszonki, możemy je zamontować na okładkach, możemy je zamontować na dwóch równoległych stronach, żeby było tak samo. Albo możemy je po prostu zamontować obok siebie i mieć tutaj takie dwa wejścia na tagi, na różne pamiątki, tak? Oczywiście mogą być też różne inne metody montowania. Możemy sobie zrobić taką kieszeń, też będzie fajnie, żeby wkładać i tu, żeby mieć takie urozmaicenie. No, pomysłów może być wiele. Tak jak mówiłam, te kieszenie są mniejsze i większe. To są troszeczkę niższe, bym powiedziała nawet. O, zaginamy i mamy znów gotową kieszonkę, którą już możemy wklejać. Możemy sobie okleić papierem skrapowym, a w przypadku papieru kraftowego na przykład niekoniecznie.
I mamy ją troszeczkę, widzicie, szerszą, może o jakieś pół centymetra, więc możemy sobie zastosować na przykład takie dwie kieszenie gdzieś w albumie, gdzieś obok, gdzieś razem. No, naprawdę tutaj już trzeba ruszyć głową, trochę wyobraźni i na pewno znajdzie się jakieś zastosowanie do tego. Bardzo mi się te kieszonki podobają. To są już takie, powiedziałabym, średnio zaawansowane elementy, które no, wymagają od nas, jeżeli nie mamy gotowych modułów, żeby mieć jednak tą bigownicę i coś prostego do, no, do wycinania takiego precyzyjnego. Nie? Oczywiście można to przyciąć sobie nożykiem i linijką jak najbardziej. Kolejnym elementem to są właśnie małe kieszonki, takie no mini, bo one mają głębokość tej kieszeni to jest niecałe 3 cm, czyli 2,7, a szerokość to jest 11. I znowu my będziemy właśnie wykorzystywać te małe i mamy gotową kieszonkę. Wklejamy, tutaj możemy sobie coś włożyć, tak? Ale ja Wam pokażę właśnie, tak jak mówiłam, takie nieoczywiste sposoby wykorzystania. Tu mamy tych kieszonek, tu mamy jeszcze w wersji czarnej, tą dużą też w wersji czarnej. No i to są takie, bym powiedziała, średnio zaawansowane moduły. Natomiast teraz pokazałabym Wam takie bardziej zaawansowane rzeczy, typu właśnie te koperty. No niestety, ja mam tutaj w sąsiedztwie nowego pieska, który bardzo szczeka. No i akurat nam teraz tutaj chcę dużo opowiedzieć. Dobra, ponieważ to o to mi chodzi. Wyciągnę tu z albumu. Mamy dwa rodzaje takich kieszonek. To się nazywa kieszeń. Jedna jest kieszeń pełna na zawiasie, widzicie? Tutaj możemy to sklejamy. Tutaj mamy zawias, którym montujemy do karty. I oczywiście wsadzamy sobie tutaj, co chcemy. Różne pamiątki, zdjęcia, co chcemy. A tu mamy kieszeń z okienkiem, gdzie wklejamy sobie folię. I wszystko, co włożymy, będzie fajnie widać. Oczywiście, tak jak mówię, ja przeznaczam to na jakby ramkę na zdjęcie, prawda? Ale jak najbardziej może to również pełnić funkcję kieszeni. Także mamy dwa rodzaje kieszeni, pełna i z okienkiem, w której trzeba sobie zamontować folię. To są te dwa takie dla mnie dość no, do wykonania no, pracochłonne, czasochłonne, zwłaszcza ta z okienkiem, więc mając gotowy taki moduł, ułatwia nam to bardzo pracę z albumem. Również nawet taki element, prawda, bo musimy jednak tutaj pokombinować z tymi skrzydełkami, no i sobie jakoś to powycinać. Jak używamy dużo takich ramek, a ja używam w albumach, to takie rozwiązanie właśnie gotowego modułu jest bardzo, bardzo fajne. Jeszcze Wam tylko powiem, że dokładnie wchodzi tutaj 10 na 15 zdjęcie bez problemu. Także jest to standardowy taki wymiar do umieszczania właśnie większych zdjęć. Kolejnym elementem jest modułem właściwie skrapcesoriowym jest taka koperta bardzo fajna. Ona jest, ja jej Wam teraz jakby no postaram się jakoś na szybko złożyć, tak? I tutaj powinno być do środka. Ona jest taka harmonijkowa. Bardzo mi się takie koperty podobają. Bo można fajnie dużo bibelotów tam wsadzić, małych zdjęć też sporo, także trzeba po prostu odpowiednio sobie tutaj tylko nagiąć to, tak. O, widzicie?
Tak. I tak. I mamy tutaj z boku taką harmonijkę. No taką, powiedzmy. I oczywiście tu należy to skleić. Zamykamy sobie na przykład kółko ćwiek i mamy bardzo fajną kopertę, do której sporo się zmieści, bo ona się tutaj rozciąga, widzicie? Ma taką przestrzeń, do której spokojnie dużo rzeczy wejdzie. Zobaczcie, jak to tak popatrzymy od góry, to ona ma, rozszerzy nam się spokojnie, zobaczcie, na ten centymetr. Także bardzo fajna sprawa, taka, no taka, bym powiedziała, oldschoolowa, fajna, fajna, fajna. Także to, tak, tutaj zresztą mamy też takie małe 3D zrobione, tutaj mamy fajne zapięcie, oczywiście możemy sobie to jakoś inaczej zrobić, na magnes, możemy zrobić na ten rzep. Także dowolność. To jest dla mnie skomplikowany moduł, no wymaga dużo pracy, moim zdaniem. Czasochłonny, pracochłonny, także mając taki gotowy moduł, oszczędzamy sobie czasu, a nie zawsze jakby mamy ochotę albo możliwość zrobienia, prawda, takiego modułu. Także gotowy, mając taki gotowy, robimy taki albumik rach, ciach, ciach. Możemy go okleić, a nie musimy. Kolejny moduł, to Wam pokażę już na jasnych elementach. To jest taka kieszonka kombinowana, już Wam pokazywałam przy planowaniu. Możemy ją składać w dowolny sposób, moim zdaniem. Można go składać i tak, i tak. I on będzie spełniał te same funkcje. Chodzi o to, że to jest podwójna kieszonka. Ona ma tu kieszeń i tu kieszeń. I jak najbardziej też dość skomplikowany moduł. No, wymaga trochę pracy, także uważam, że warto czasem zaopatrzyć się po prostu w takie rzeczy, żeby sobie szybko zrobić album. Kolejnym elementem jest taka, myślę, że to jest też koperta, albo taki po prostu taka książeczka, kieszonka. Można oczywiście tu ją skleić, będzie kieszonka zamykana na którykolwiek ze sposobów, ze akcesoriów, albo na magnes, albo po prostu może być to otwierana mata na dwa zdjęcia. Bardzo fajny też pomysł. I też występuje oczywiście w kilku kolorach. To wiem, że nazywa się koperta groszówka. Ja uwielbiam te koperty, bo to są takie kopertki vintage'owe. Nie wiem, czy ja to dobrze składam teraz. No, wydaje mi się, że tak to powinno być. Albo tak, albo tak. I oczywiście tak. Chyba, że ktoś lubi i chciałby mieć w ten sposób ją złożoną. To też jak najbardziej można. I tutaj sobie robimy albo tu jakieś zapięcie na kółko. I wtedy mamy rozkładane coś takiego. Albo po prostu zaklejamy to wszystko i na rzep robimy sobie taką kopertkę. Bardzo fajna sprawa, zobaczcie, poskładaliśmy i już mamy gotową kopertę, a moduł nie jest prosty do stworzenia samemu. Także przyjrzę się jeszcze tutaj, co my tutaj mamy, żebym nic nie pominęła. Oczywiście z tych elementów, co ja tutaj mam, co tu już mówiłam, to są bobinki, to jest kopertka. Tak, czyli wszystko już tu. Tu mamy taką większą kieszonkę. Nie wiem, czy to widać. Dobra, to tu złożę, to może będzie bardziej widoczne. O, widzicie, że jest jakby głębsza. Można więcej rzeczy włożyć. Też bardzo fajna. To raczej do tych prostszych modułów należy. Więc tak, to już omówiłam. A tutaj mamy jeszcze te moduły z okienkiem, tylko w wersji właśnie ECRI. Widzicie? Wersja ECRI pełna i z okienkiem. Bardzo lubię te moduły. Jedne z moich ulubionych po prostu. Bardzo łatwo się je składa, jak już mamy oczywiście gotowe i wycięte. Ja już zobaczę sobie tylko, czy tutaj w tych kraftowych mam jeszcze coś nowego. Tak, jeszcze chciałam Wam pokazać ten moduł z
troszkę akcesoriowy, ale tutaj już chyba nie. Chyba to już jest wszystko, co miałam Wam pokazać. Tu mamy tą kopertkę, groszówkę wersji craft. Ekstra wygląda. A tu są właśnie te moduły. Ja tu mam kartę, dobra. Tu są te moduły, które chciałam Wam pokazać. To jest po prostu takie zapięcie. Rewelacyjny pomysł w ogóle. Ma wiele zastosowań. Ja nie będę Wam wszystkich teraz zdradzać, bo chciałabym Wam pokazać po prostu, jak to wykorzystać. Natomiast każdy się chyba domyśla, że chodzi o to, żeby to było takie ozdobne zapięcie do albumu, które pomieści na przykład książeczkę jakąś tak rozkładaną, albo jakiś wodospad może być zamykany. Więcej rzeczy Wam już nie będę mówiła, to dowiecie się czy z innych inspiracji dziewczyn, czy z moich też filmów, tych, które dla Was przygotuję. Generalnie uważam, że bardzo fajna sprawa, jeżeli ktoś jest początkujący lub nie ma czasu, żeby sobie samemu takie moduły wykonać. Zresztą powiem szczerze, ja nie znałam tego sposobu, ani tego sposobu na przykład zrobienia koperty. Robiłam to w zupełnie inny sposób, a już na pewno nie takie harmonijkowe. Także takie bardziej zaawansowane moduły, jak najbardziej nawet dla tych, które dziewczyn, które skrapują od kilku lat, od wielu lat, również mogą się przydać, również można je wykorzystać właśnie z takich gotowych, jeszcze wiecie, fajnie przyciętych, równo zbigowanych, z dobrego, fajnego papieru, dobrej jakości. To jest naprawdę sztywne, zwłaszcza ten kraftowy jest mega. Ja uwielbiam w ogóle sztywne papiery, nie lubię tych cienkich, miękkich, także ja bardzo chętnie sobie z takich modułów tutaj skorzystam i pokażę Wam, jak można takie moduły wykorzystać w albumie.